Cześć, witajcie wszyscy. Muszę się do czegoś przyznać. Pograłam trochę naszą rodzinką poza nagraniem. Chciałam trochę przyspieszyć tutaj rozwój sytuacji. W związku z tym pokażę wam teraz kilka zmian, które w tym czasie nastąpiły. Właśnie dorośli nam synowie, nasi William i Szymon. I chciałabym wam teraz tylko pokazać, jak oni wyglądają, jakie im wybrałam stroje. I teraz tutaj mamy na początek Williama. William wygląda w ten sposób. Po prostu urzekło mnie to, jaką miał stylówkę na początku, kiedy się stał nastolatkiem, więc stwierdziłam, że ja nie za bardzo będę mu zmieniać tą stylówkę. On jest kociarzem, takim, myślę, że domatorem również. Sweterek z kotkiem, dlatego jest. A także jest wrażliwy. Taki, no trochę niektórzy mogliby powiedzieć, taki ciapowaty typ. Nie chcę nikogo obrażać, ale no tak trochę wyszło. Dlatego chciałam mu tą stylówkę, która z drugiej strony uważam może być urocza. Chciałabym mu zostawić ten styl. I tutaj to jest strój codzienny. Tutaj mamy strój oficjalny. Strój sportowy. Do snu. Imprezowy. Do pływania. Na ciepłe dni i na zimne dni. Z kolei Szymon dostał cechę nieprzystępny. Wybrałam mu też aspirację duża, szczęśliwa rodzina. A, tutaj aspiracja, no, przyjaciel zwierząt. Tak, zgodnie z cechą, którą dostał. I to jest Szymon, to jest jego strój piżamowy. Ale przejdźmy, codzienny, wygląda tak. Tutaj strój oficjalny. Strój to jest sportowy. Piżama. Tutaj strój imprezowy. Do pływania na ciepłe dni i na zimne dni. Tak pomyślałam sobie, że właśnie Szymon to taki będzie trochę przeciwieństwo swojego brata. Że może będzie taki właśnie bardziej tutaj, jakby to określić, hop do przodu, taka kurczę rozpięta koszula z klatą, chociaż on ma tutaj trochę brzuszek. Ale to też można go wysłać na jakieś siłownie czy coś. Myślę, że damy radę. I właśnie tutaj Szymon wygląda w ten sposób. Dobra. Co jeszcze ze zmian? Tak jak widzieliście na wstępie, trochę podreperowaliśmy nasz budżet, bo wyrósł nam smoczy owoc. Jeszcze tak nie do końca, ale już kilka tych smoczych owoców było. Więc budżet rodziny wygląda lepiej. Poza tym w tym czasie minęło prawie całe lato. To pograłam tydzień, simowy tydzień to był. Już mamy poniedziałek i jest jesień, także minęło lato. Lato, musicie mi w tym momencie uwierzyć na słowo, było na przemian burzliwe i upalne. Ale zobaczcie, budżet mamy 9000, tyle to jeszcze nie mieliśmy tutaj. Oprócz tego myślę, że najważniejszą informacją tutaj będzie to, że dziewczyny jutro mają urodziny. A właściwie to dzisiaj, bo jest druga w nocy. Czyli mają już urodziny, staną się młodymi, dorosłymi.
I tak planowałam właśnie w ten sposób akcję przyspieszyć, ponieważ tutaj już chłopcy byli dziećmi, tutaj chłopcy nam mieli urodziny właśnie w międzyczasie, dziewczyny dzisiaj stają się dorosłymi i będę ich wyprowadzała i będziemy dalej próbowali tutaj jeszcze, żeby Jenna była w ciąży. Oprócz tego, jak może, jeśli chodzi o zmiany jeszcze, jak może widzieliście też w innych filmikach, zmieniło się trochę w otoczeniu. W otoczeniu powstała restauracja, którą mogliście zobaczyć na filmie o zwiedzaniu restauracji. Wybrałam tam jedną z nich, no i będziemy mogli czasem do niej pojechać. Ale też mam dla Was bonusową niespodziankę, którą zrobiłam tutaj bez nagrywania. Mam też dla Was spa, które zbudowałam sama. Zaraz tam pojedziemy po prostu i może zrobimy taką wycieczkę z okazji wejścia w dorosłość dwóch najstarszych córek. Pojedziemy do spa wszyscy. A co? Myślę, że nas stać na tą chwilę. I przy okazji pokażę Wam, jak to spa wygląda. Ono też jest w galerii. Anuluj. Udostępniłam je w galerii dla Was. Można je pobierać, jeśli Wam się spodoba. Wystarczy wpisać. Tutaj ustawiacie słowo kluczowe. I trzeba wpisać hashtag już jest, Baba Jaga. W ten sposób można znaleźć spa, które zrobiłam. Nazywa się Zielone Spa. Jeśli chcecie, to zachęcam do pobrania. W ogóle piszcie w komentarzach, czy Wam się spodobało, czy nie. I właśnie tak, tutaj mamy spa. Tutaj obok jest restauracja. Oczywiście ja nie jestem świetnym budowniczym, co już widać na samym wstępie, ale chciałam, żeby to spa rzeczywiście wyglądało tak trochę dziko po prostu. I dlatego tutaj mamy takie krajobrazy dzikie. Tu mamy te wszystkie pomieszczenia są bezdachowe, co jest trochę problematyczne, kiedy pada deszcz. Testowałam i no, psują się niektóre rzeczy. Tu mamy saunę. Tutaj mamy taki kącik do jedzenia i barek. Tu jest basen do wykorzystania, można pływać. Pod drzewkiem maty do jogi, do ćwiczeń. Tutaj kolejne pomieszczenie z masażami. Jacuzzi. Tu mamy miejsce na ćwiczenia, do siłowni, toalety oraz miejsce do medytacji. Jenna potrzebuje skorzystać z toalety. Tu jest też szafka do przebierania się i już mogą się przebierać. To ci dzwoni. Tam z dyrektorem będziesz rozmawiać. Wy tu się możecie relaksować. No to co? No to może tak. Jenna idzie sobie zrobić tutaj masaż stóp. A dziewczyny niech sobie pójdą. Tutaj już jedna poszła, no to niech ona sobie ten masaż zrobi. A tu poddaj się masażowi. Na przykład kamieniami. Okej, i ty też poddaj się masażowi kamieniami. Powiem Wam też w tajemnicy, że jak testowałam naszą simką to spa,
to pojawił się tu w nim kolejny książę disneyowski, ale nie zdążyłam się z nim przywitać. Więc liczę może na to, że jak mamy obiekty już w naszej okolicy, to może tam wreszcie któregoś z nich spotkamy. O, jest barman, to może coś zamówmy do jedzenia. Zamów jedzenie. Ryba z frytkami może. Zresztą ty już sobie coś zamówiłaś. To, dobrze, to sobie to zjedz. Tu weźmiemy rybę z frytkami. Co ty gotujesz coś? Gdzie ty tam gotujesz? Pff. Ha, żeś wymyśliła? Idź zamów. Ty zamów sobie też rybę z frytkami. Dobrze, drogie dzieci i Jenna. W takim razie proszę tutaj się skorzystać. Ups, ktoś tam siedzi. Ty ze spa wracasz i od razu do wanny. Gotuj tort. Zrobimy im może ciasto truskawkowe. No i dobrze. Jako najstarsza Genovefa, zdmuchnij świeczki. Małgorzata, i od razu może postaw. Okej, losujemy cechę. Dobre maniery zyskała jeszcze nasza Genovefa. I dostała cechę śmiała, czyli ma w tej chwili aktywna, żarłok i śmiała. Dobre maniery do tego. Daj świeczki. Chodź Małgorzata, teraz ty zdmuchnij. I Małgorzata dostaje cechę nieangażująca się. I teraz pozostało mi jedynie dziewczyny wyprowadzić. Okej, i już dziewczyny są wprowadzone do domku. Będą teraz żyły swoim życiem. A my wracamy do Jenny. Ale dzieci poszły do szkoły. To jest, myślę, dobry moment na jakąś rozrywkę. Jedziemy do restauracji. Może natkniemy się na kogoś ciekawego. Okej, tu jest restauracja, która wymaga eleganckiego ubrania. Tak też Jenna jest ubrana bardzo elegancko i może zarezerwuje sobie ten stolik. Poproszę o stolik, idź. Kto tu idzie? Arun Bheda. Naprawdę bardzo mi się podoba ta restauracja, naprawdę bardzo ładnie wygląda. O, chciałam wam powiedzieć, pokazać, że to jest Eric Saylor, czyli jeden z naszych książąt Disneya. Eric Saylor, który jest tu kelnerem.
Ale stop, stop, stop. Kogo moje oczy widzą? Jest gość, który nas interesuje. Jest to Adam Beastly, czyli bestia. Książę bestia. I jego też z chęcią zapoznamy już. Ewidentnie bestia od nas ucieka. Nawet dostaje od nas prezencik. Dobrze, wracajmy do domu w takim razie. Czy tu mamy coś do pielęgnowania w tym pokoju? W szklarni nie ma już nic. Dobrze. Dzieci są w szkole. Ogród jest ogarnięty. To ja zaprosiłabym do nas, jako że Eryka poznaliśmy pierwszego, no to może niech Eryk wpadnie. No, moi drodzy, Eryk wydaje się już zdobyty. Pojawia się opcja, postaraj się o dziecko pod prysznicem. Niech i będzie, że i pod prysznicem. Nie trzeba chodzić daleko na górę po schodach. Może trochę przybędzie zabawy, Jenie. Postaraj się o dziecko. O, elegancko. Dobrze. Od razu zróbmy test. Jest! Udało się. No i pięknie. I teraz czekamy, co nam z tego wyrośnie. Czy to będą dziewczynki, czy to będą chłopcy, czy to będzie jedna, czy dwoje, czy w ogóle jak. Jest za dwoje. Dobrze. Okej. No dobra, no to zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, mamy całkiem sporo pieniędzy. Ja myślę, że niedługo będziemy robili poważniejszą rozbudowę domku. Bo zobaczcie, tutaj już jest całkiem ładna sumka. Znowu dzieci nam przybędzie, więc znowu trzeba będzie zrobić miejsce dla tych dzieci. I trochę ten domek pozmieniać. Także zobaczymy. O Boże, czy wy to widzieliście? Widzicie, po co dzwoniła do nas Małgorzata? Małgorzata rozsiała pikantne plotki na temat Sima o imieniu Sławomir. Czy to chodzi o jej brata Sławomira? Czy to chodzi o tego Sławomicza, który z dzieckiem? No. No, Małgorzata. Tak, na swoją rodzinę nadawać plotki. Chyba że próbujesz go wsypać, że lekcji nie odrobił. No to okej. To pikantna plotka rzeczywiście.
Dobrze, moi drodzy, i teraz zobaczcie na to. Tutaj mamy wspaniałą jakość wszystkich roślin. Tutaj mamy wspaniałe, również wspaniałe są już w tej chwili. I teraz tutaj za smocze owoce z tego krzaku dostajemy 944. Za smocze owoce z tej donicy dostajemy 1888. Super sprzedaż. To wszystkie rośliny, jakie tutaj nam wyrosły w okolicy. I możemy dać super sprzedaż. 4000 zarobimy teraz za ten smoczy owoc, co nam wyrósł. Pamiętajcie, że będzie więcej. Bo tu jeszcze krzaki nam nie wyrosły. I mamy kaskę. Dziesiąty poziom ogrodnictwa mamy. Dobra ręka do roślin. Co nam daje dziesiąty poziom? Jenna jest mistrzynią ogrodnictwa. Może kupować paczki rzadkich nasion, zawierające najbardziej ekskluzywne i najdroższe spośród nich. Najdroższe? Czy wy myślicie o tym, o czym ja myślę? No, drogie te paczki. Jedna taka paczka 1000 złotych. 1000 simoleonów. Więc otwórzmy. Krowokwiat dostaliśmy i dostaliśmy magiczne fasolki smutku i rozgniewania. Może dla dekoracji można je postawić. I co? I wtedy one wpływają na nasz nastrój? Nie mam pojęcia. Może to są nagrody za hodowlę. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcemy wyhodować krowokwiat. Właśnie dostałam komunikaty, że dzisiaj oprócz Agaty, to przecież urodziny mają też Sławomir i Emil. Jeśli urodzą nam się dzieci, czy tam dziecko, z którym wciąż jest Jenna, to będzie miał urodziny tego samego dnia, co trzy pozostałe osoby w rodzinie. Więc tak to wygląda. Tutaj już nam urosły roślinki, właśnie widać, że tutaj mówiłam też, że jabłoń i szałwia na razie mają doskonały poziom. Już więcej ich ulepszać nie można. Jenna, chodź do ogrodu i posprzedawaj wszystko. Uwaga! Jenna rodzi! Zobaczcie! Są urodziny! I co to będzie? Co to będzie? Dziewczynkę mamy. Była propozycja, żeby nadać dla dziewczynki imię Mia, także tak zrobimy. Mia. I to jest jedno dziecko, które nam się urodziło. Gdyby miały być bliźniaki, to by już były. I leć, Jenna, tu. Leć tu, 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 tu. Nie tam. I się zajmie dzieckiem. Nakarm. Kurczę. Idź. Skorzystaj. Się posika zaraz. Idź i nakarm. Dziecko. Zajmie się tym dzieckiem. Ci parę razy muszę to kliknąć.
No tu się do dziecka kolejka zrobiła. Agata może zdmuchnąć świeczki i stanie się młodą dorosłą. Po czym możemy ją wyprowadzić z naszego domku. Dostała cechę również odpowiedzialna i towarzyska. Daj świeczki od razu szybko, bo urodziny obchodzą też dzisiaj Sławomir i Emil. Także Sławomir, jak już tu jesteś, zdmuchnij świeczki. Sławomir ma cechę porywczy i dajemy mu cechę niezrównoważony. Porywczy, niezrównoważony, to się nie może dobrze skończyć. Dajmy mu do tego jeszcze aspirację wróg publiczny. Sławomir. Widzisz, to wszystko przez to, że Małgorzata na twój temat wysyłała jakieś plotki. No i co? Zepsułeś tort! Jak to wróg publiczny. Emil jest perfekcjonistą i klubowiczem. To może damy mu jakąś popularność, powiedzmy. Niech będzie duszą towarzystwa. No, niezłe stylowe chłopaki. Chyba będę się musiała też wami zająć. Chociaż nie jest tak najgorzej. Niech będzie, ale pytanie, czy oni są normalnymi simami? Bo to są synowie Kaleba. I ewidentnie Emil jest normalny. I ewidentnie Sławomir też jest normalny. Także nadprzyrodzonych simów już na tą chwilę nie mamy. Ale zaraz będziemy mieli kolejne dwa miejsca na większą ilość dzieci. Jenna ma jeszcze do skończenia grupy wiekowej 14 dni. Także to przez w tym czasie można jeszcze tyle dzieci urodzić, że spokojnie będzie okazja jeszcze, żeby tutaj nam dzieci się więcej wykluło. Zobaczcie, kolejna historyczna chwila. Znów mamy smocze owoce. Na wszystkich krzakach smocze owoce po 2 i teraz ile za nie dostaniemy na ten moment w takim stopniu wyewoluowania naszych roślin zarobimy 14 tysięcy. Zróbmy to. Tu mamy 14 tysięcy, a tu zarobimy 132. Właśnie. Na tym polega różnica. Okej, moi drodzy. To na dzisiaj będziemy kończyć. Ja poza nagraniem wyprowadzę naszą simkę oraz mając już tutaj pewną kwotę do wydania rozbuduję dom tak, żeby no, nasza rozgrywka była wygodniejsza. W kolejnym odcinku myślę, że będziemy polować na kolejnego ojca i próbować
tutaj urodzić kolejne dzieci. Nasi tutaj synowie też wymagają zmiany wyglądu. Wszyscy mają brązowe włosy. To będzie mi się myliło, kto jest kto, więc muszę ich tutaj zdecydowanie jakoś poprzebierać, żeby byli zróżnicowani na tyle, żebym wiedziała, ich po prostu rozpoznawała, bo no, są do siebie bardzo podobni. Wszyscy są bliźniakami, więc no, są podobni. Dobrze, to dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!